Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand, and to do so from now until death, whatever the cost? I do. You are now a Templar. Fully armed. We should bring the Morrigan alongside. Master Kenway will surely be waiting. Witam was serdecznie, Szewral z tej strony. Jak widzicie, zaczynamy dalszą część misji. Welcome aboard, gentlemen. Good to see you again, Captain. Captain Shay Cormac, Captain James Cook. Pleased to make your acquaintance. Pleasure's mine, sir. Captain Cook uncovered a rather distressing stratagem, which I fear confirms our own intelligence. Indeed. As we speak, our Royal Navy fleet is on its way to Louisbourg. However, the French have drawn up a preemptive strike against it if they launch this attack. Obviously, we cannot allow that to happen. Gentlemen, the Battle of Louisbourg could very well be the turning point which will finally bring this war to a close. I don't know about you, but I've had enough of war. Then may I suggest you take the wheel, Captain Cormac? I think you might enjoy piloting a vessel with real, firepower. I believe I shall, Captain. No, powiem wam, że jak mamy prowadzić tą łajbę, ona ma... To jest, czekaj, to jest liniowiec i level 60, tak więc, kochani, to ma, kurwa, wielką siłę ognia. Nie, żeby nasza Morrigan była słaba, ale popatrzcie. Popatrzcie, jakie to jest wielkie. Ale coś czuję, że będzie adekwatnie. Moździerz, coś tam jest. Wolfe, Lawrence and Whitmore lead the three divisions of the Royal Navy. Who's their commander? Major General Amherst himself, back from Hanover. You take an interest in the war, Shay? Wouldn't want to disappoint you, sir. No, ale strasznie mało ludzi, jak na taką dużą łajbę, nie? Dobra, gdzieś się zbliżamy. Pytanie, jak będzie to... O, widzę, że już ktoś nas napitala. Dobra. O, jak ładnie schodzą. Dobra. Oj, 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 oj. Dobra, tamci zatopieni teraz, kurwa, tutaj. Ale kul leci, ja pierdzielę. No dobra, moja Morrigan to na razie jest słabiutka. Oj. Że tak powiem, ogień niestety. I kolejny. Dobra. A co to, został tylko jeden sojusznik już? Tamten drugi padł? Szybciutko. Jest. I on. Coś czuję, że to będzie mocna walka. Statki na ten, na stratę, żeby rozproszyć pewnie nasze szyki. Dobra.
We have to get rid of those fire ships. I to też powinno być zaraz gotowe. Dobra, gitara. I co teraz? Zatop Bandery. More fire ships! Wow, dobra. Co jest tu? Żebym ja jeszcze coś widział. O, tu coś widzę. Aj. Nie, trochę mi nie poszło, Dawaj. Dobra, teraz tego zatopimy. Ten. No jeszcze nie? We have to sink that fire ship or get out of their way! Dobra, udało się. Ale nie podoba mi się, że bardzo mało życia mam. And more fire ship! This is hopeless. Perhaps it would be wiser to fall back. War and wisdom don't always mix, Captain. This isn't over yet, lads. Man the cannons! No nie. Irytuje mnie, że ma strasznie... Dobra. Coś czuję, że nie damy radę. Wow. Dobra. Daliśmy radę jakoś. Nie daliśmy, kurde. To trzeba bardziej jednak na skupienie podejść. Dobra, może tym razem się uda. W każdym odcinku, jakby nie było, potwierdzam... Dobra, 10 okrętów. Potwierdzam, że dzień... Tak, wiem, że... This isn't over yet, lad. Ja się trochę. Man the cannons! Yeah! Not a damnation! Miss! Captain, look! She's gone! She's gone! Take the mother of them out! Now the stake is fire! We're right in there, we have to sink that fire ship or get out of the way! Bardzo ładnie. We're right in their path. We have to see yes, that fire ship. Get out of their way. Nie. We're right in their path. We have to sink that fire ship. Get out of their way. Ten poszedł. She's done. We're right in their path. We have to sink powinni that fire ship. Get out of dobra. Their way. Gitara. Udało nam się jakoś. Gdzie to było banalnie proste, po prostu za pierwszym razem za bardzo między nich wbiegłem. Znaczy wpłynęłem, Boże. Pięknie. The Royal Navy. We cleared the way just in time, Captain Cormac. The tide of war is turning. That was quite a crack, wasn't it? It is too soon for celebrations. Adewale is still out there. Sure, we'll get another turn to dance with him, Master Kenway. Ciekawe, czy my będziemy mieli taką... za to, te. Dobra, wiadomo, nie dało się w 100%. Przynajmniej ja nie dałem rady. Ale nieistotne. Mamy przynajmniej... mocną bitwę za nami. Już jako Templariusz, bo jak pamiętacie, w ostatnim odcinku mieliśmy pasowanie na Templariusza. Kenway seems determined to destroy Adewale.
aren't you? He's a powerful man in his own right, and a symbol of hope for the assassins. Eliminating him would shake them to their core. It would, I know. But it seems a shame. He's a good man, Gist. So was the Elder Washington and Smith. I rather enjoyed sleeping with him. More drunk too. Oczywiście, że ich strzelimy. If you're trying to test my succeed. Nie da rady tego nie ruszyć. I sound like my uncle Jedediah. He was an old sourpuss. Let me tell you. Another time, yes. Zniszczmy tego badziewniaka. Dobra. O! Trochę zezowałem. Dobra, będziemy mieli frygatę. Co my tu mamy? Zabij wroga. Znaczy wrogą załogę, zniszcz banderę. Powinniśmy dać radę, a później zajmiemy się następnym zadaniem fabularnym. Trzeba jak najszybciej to skończyć. Bo fabuła, nie ukrywam, że jest dosyć ciekawa. Okej, cia. Bardzo ładnie. Okej. Jak kaczki do nich strzelam. Okej, zniszcz banderę. Na to już potrzebuję wejść. Okej. Do góry. Bardzo ładnie. I flaga jest tutaj, no dobra. Kicajmy zatem, żeby szybko załogi nie stracić. Oczywiście, jak wy nie patrzyliście, to sobie ulepszyłem ilość załogi na maksimum, czyli ten kubryczek. Dobra, jest nasza. 10 tysięcy hajsu wpłynęło. Iha! Dobra. Teraz tkliwa muzyczka. Nawet jeszcze nie będzie muzyczki, dobra. Naprawmy, nie, oczywiście. Czy ja to... Nie, poświęćmy. Na razie nie potrzebuję dodatkowych statków. Powiem wam, że za każdym razem jak siadam tutaj do tego... Pewnie i tak będzie niedostępna podróż. Gdzie mamy w ogóle iść? A może i będzie. To się tak w to wkręcam, że to jest bania mała, nie? Okej, teraz trzeba do tyłu. Full sails! Pamiętam... Nie mam czasu na Huntera. Pamiętam jak... w pierwszym odcinku, czy tam w drugim, zastanawiałem się, ile odcinków mi zajmie ta seria, nie? I tak jak średnio patrzyłem na innych, to tak jak was informowałem wtedy, 15 odcinków ludzie mieli. No ja mam już, to jest 15, to będzie 16 bodajże, a ja jestem dopiero na czwartej sekwencji. Ale faktem dużo też czasu straciłem na pływanie po morzu, bo nie od początku bawię się w szybką podróż. No tak za bardzo nie mam jak tutaj. Czekajcie, anuluj. Ja sobie dam tutaj znacznik, a podpłynę tutaj. No jednak będziecie musieli być świadkiem podróży. Nie ma sprawy. Będziemy śpiewać, kurde, pić rum i
Hago wie co jeszcze. Ta tą tugę popłyniemy. Nie, nie tak miało być. Dobra. Sorry, ziomek, sorry. Zresetowanie poziomu rozgłosu, no i bardzo dobrze. Też poza kamerami bawię się w zatapianie statków, tak? Po to, żeby... jak to najprościej popłynąć? Czyli trzymać się w prawej strony, tędy i lewej, dobra. A, żebym teraz nie zepsuł. Zakładam, że tędy muszę płynąć. Tak. Czy ja przez tą cieśninę dam radę? No, bawię się w zatapianie statków. Wiadomo, największe łupy ma się w momencie, jak goni nas największa ilość okrętów. Dobra, tutaj, na spokojnie. Ale cholerną cieśninę wybrałem. Przyznam, że pogoda jest pod psem, nie? Dobra. O, teraz po... jakiemu miejscu? A, temu, tu. Rozkminiłem też, że są osady do przejęcia. Takie zwykłe ludzkie osady, które jak się zabierze pod swoje rządy, tak, przejmie. Można śmiało z nich czerpać korzyści, w sensie dużo gotówki wpływa. Tu w lewo teraz, dobra. Kompletnie nie widzę, dobra, na minimapie będę widział. Kompletnie o tym wcześniej nie wiedziałem. Fajny jesteś, ale nie. Nie mam czasu. 1200 metrów. A coś czuję, że ten, że te akcje takie z okrętami Jamesa Cooka były ostatnią jakąś wielką potyczką. Co tam we mnie strzela? Ford. Ale oczywiście mnie nie sięgnął. No to... teraz mi zwalniasz! No i bardzo dobrze. Dobra, sprawdźmy. Look what the wind just blew in. Hail and good morrow, gentlemen. Once again, Captain Cook's resourcefulness has served us well. I have located the man you were seeking. Adewale. Exactly. Oh. He was last seen in the French fort not 2 leagues from here along the river. What would that scallywag be doing in a French fort? Refitting his vessel, I suppose, after Louisbourg. Thank you, Master Cook. We'll take it from here. Farewell and Godspeed, gentlemen. The fort's just up ahead. Good. Let us continue onward. Czyli już wiemy, co będziemy w następnym odcinku robić. Przejmować port, a jeszcze zobaczmy, gdzie to tak naprawdę jest. Tutaj. Stosunkowo niedaleko. Tu jeszcze jakiś sojusznik jest. Co my tu mamy? Właśnie, co my tu mamy? Przycumujmy sobie. Obóz zaopatrzeniowy, no dobrze. Sprawdzimy tak na szybkiego, co tam się znajduje. Coś czuję, że będzie ciężko z tym Adewale, prawda? Chłopie, to ma tylko minus 40 stopni, nie dygę. Dużo. O, bubr.
Dobranoc. Kochani, nie będę tutaj się głębiej zapuszczał, bo to nie ma sensu, bo i tak bym musiał przedłużyć odcinek, a tego nie chcę, bo wolałbym robić fabułkę, aniżeli takie poboczne pierdółki, żebyście mi nie usypiali tutaj. Tak więc dzisiaj... co tam by? Aha. Już się skapnęli, że jakieś ciała leżą. Tak więc na chwilę obecną dziś to będzie wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to standardowo oceniajcie, komentujcie. Jeżeli nie macie subskrypcji, to kliknijcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z moim kanałem i z nowościami, które są wrzucane na niego. Tak więc... No cóż, z mojej strony to wszystko. Dzięki za wspólnie spędzony czas i pozdrawiam serdecznie. Hej, hej, Cheveral.